pomyślałam, żeby nagrać dzisiaj odcinek na temat lumpeksów, bo w sumie zaczęłam od niedawna kupować w tych lumpeksach, bo stwierdziłam, że na początku miałam takie nastawienie do tych lumpeksów, że Boże, lump, w ogóle co, jaka wiocha, nie? Ale potem miałam takie, kurczę, może jednak pójdę zobaczyć w ogóle, bo często właśnie na YouTubie widziałam u niektórych youtuberek, jak chodzą do lumpeksów, ale w tych większych miastach i naprawdę wow, to co one czasami znalazły, to było naprawdę super i stwierdziłam, że dobra, sobie pójdę tutaj do mojego miasta. No i poszłam sobie i no za ciuchy w sumie zapłaciłam tam chyba w kilkanaście złotych i kupiłam sobie wtedy, pamiętam, bluzkę i chyba jakieś spodnie. No i stwierdziłam od tamtej pory, że kurczę, będę chodzić po tych lumpeksach i od, nie wiem, od roku, może trochę więcej, zaczęłam chodzić po nich i chciałam Wam dzisiaj pokazać, co ostatnio znalazłam w lumpeksach. Taką pierwszą rzeczą będzie taki płaszczyk, taki jesienny, o taki. Nie ma on metki, więc nie mam pojęcia w ogóle z jakiej on jest firmy i tak dalej. Wiem, że jest to dosyć spory rozmiar, ale... Wiem, że to jest dosyć spory rozmiar, ale moim zdaniem jest super i kojarzy mi się bardzo z takim, z taką jesienią. I z taką dziewczynką z parasolką, która biega sobie w kałuży. Mam długi rękaw, ale dobra. On ma taki pasek. Mogę sobie zawiązać. Ładnie. O. No. No, jest taki dosyć... Wydaje mi się, że jest dosyć fajny. Jest bardzo coś takiego fajnego materiału, takiego mięciutkiego. Jest strasznie z takiego fajnego materiału, taki... Taki bardzo mięciutki jest ten materiał, taki jakbym dotykała sobie poduszkę. Nie wiem dlaczego, ale jest fajny. Okej, więc drugą rzeczą będzie taka jakby narzutka, ale to też nie jest narzutka, taka marynarka. No ale to też nie jest marynarka, bo to jest takiego materiału bardzo, bardzo cieniusieńkiego. Pokażę. O! Ma taki bardzo ładny kolor, taki... Taki kawowy, taki szaro-brązowy, taki kawowy. Taki dosyć przyjemny, fajny. Tak mam na sobie teraz piżamy. Tak. Ale jest taki bardzo przyjemny i fajny. Nie prasowałam go, ale widać, że jest taki dosyć... Taki dosyć prosty. Fajny. Trzecią rzeczą będzie sukienka, ale to jest jakby halko sukienka, więc zaraz Wam ją pokażę. No, taka sukienka. Ja ją w sumie znalazłam na dziale z sukienkami, ale ona bardziej wygląda mi na taką... Ona bardziej mi wygląda na taką halkę do spania. Tutaj się ją wiąże. W sumie ją się wiąże z tyłu. Ale ona się brzydko bardzo, zbiera. Tutaj ona się tak... o, robi się coś takiego z niej. I po prostu muszę dawać ten pasek z przodu i go podwinąć w taki sposób właśnie, żeby to znikło. Dlatego daję z przodu. Dół jest taki prosty. No ale jest strasznie fajna i kupiłam ją chyba za 12 zł chyba? Chyba 12 zł za nią dałam, ale jest taka, kurczę, taka bardzo delikatna, taka lekka i nie będę w niej spać, tylko w niej chodzić po dworze, a co? No. No i taką ostatnią rzeczą będzie moja ulubiona rzecz, znaczy przedostatnią, bo jest jeszcze dodatek jeden, ale to jest taka moja, to jest taka perełka dla mnie, to jest marynarka, która kosztowała chyba 20 około złotych w lumpeksie we Wrocławiu. I jestem po prostu tak zadowolona z niej. Ona jest tak śliczna. Już pokazuję. Mam tu łańcuch przyczepiony. Jak na alternatywkę przystało. No.
Dla mnie ona jest super, jest tak wygodna, jest takiego idealnego materiału, bo nie jest za gruba, nie jest za cienka. Jest idealna. Sobie często pasek tutaj przyczepiam, żeby mieć zrobioną talię i spódnicę zakładam i rajstopy i wygląda to świetnie. Jestem strasznie zadowolona z tych zakupów w lumpeksach. W lumpeksach się opłaca kupować, bo nie tylko, że jest taniej, to jest ekologiczniej. Nie musimy... Ja miałam taki problem wcześniej, że po prostu jakby szłam do sklepu i kupowałam jakąś rzecz za 100, bo myślałam, że mi się podoba i w ogóle w sklepie okej. Potem idę do domu i ani razu w życiu jej nie założyłam, więc to jest strata pieniędzy po prostu. I naprawdę można znaleźć takie perełki w lumpeksach. Naprawdę. Chodźcie do lumpeksu i piszcie swoje ulubione lumpeksy. To chętnie zajrzę, nieważne w jakim mieście. No, więc... Dobra, ostatnią rzeczą na dzisiaj, bo mam jeszcze taką jedną rzecz, taką koszulę, ale ona jest u babci, więc innym razem ją pokażę, w drugim może w odcinku czy coś tam. Jest taka torebka. No, bo mi się kojarzy strasznie z takim vintage i w ogóle stylem i jest to... Pieniążek. Mi się kojarzy strasznie z takim vintage stylem i w ogóle, ale jest mała dosyć, ale wydaje mi się, że wygląda fajnie. Że wygląda fajnie w sumie, tak do ręki, czy właśnie sobie zawiesić tutaj, ale nie jest zbytnio duża, więc dużo w niej nie zmieszczę i nie jest wykonana z jakiegoś dobrego materiału, ale kosztowała chyba dosłownie kilka złotych, więc czemu nie? Dobra, to już na dzisiaj wszystko, bo nie będę przynudzać i w ogóle. Do zobaczenia następnym razem. Buziaki.